znowu z kolejnym maksymalnym vlogu. Dzisiaj maksymalny vlog na rowerze. Ja ze szkoły wracam i sobie pomyślałem, że nagram wam vloga. Kamera trochę inaczej niż zawsze. No i w tym vlogu rozmawiamy o nowych seriach i takich innych rzeczach. W ogóle telefon mi się przykrzywił, ale chyba mnie widać, bo ja go nie trzymam w ręce, tylko plecak tak ułożyłem, że telefon jest na mnie. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale chyba tak. W ogóle fajnie się takie vlogi nagrywa, wiecie? Coś innego. Dobra, nie ma samochodu, więc można jechać. I tak o, jak widzieliście, ostatnio był na moim kanale taki filmik, że 24-godzinny będzie live, który się odbył oczywiście. Trwał 24 godziny, lecz tam nie wiem czemu Twitch poucinał 12 minut w filmie. No ale to nic. I dużo osób dało łapki, srapki, komentarze były i wszystko. A na live'ie osób było mało, bardzo mało. I najwięcej pamiętam było osób to 12. W ogóle się załamałem. W ogóle był jeszcze, zapomniałem o czym powiedzieć w filmiku, to że był konkurs w ogóle na tym, na live'ie. A to powiedziałem już na live i osoba, która wiecie, 10 najlepszych napisała o mnie faktów, wygrała Alana Wake'a edycję specjalną, ponieważ edycję kolekcjonerską mam, to wygrała edycję specjalną i właśnie myślałem, że to będzie coś innego, bo osiągnąłem ten 1000 subów i specjal właśnie miał być zawsze specjal, chcecie, to pomyślałem, że zrobię live'a jako specjal 24-godzinnego, bo jest to długi okres czasu, 12 godzin, to jest długo. I właśnie przyszło tak mało osób, no ale mniejsza już z tym. W nocy i tak od 3 tam do 6 nic się tam prawie nie działo. Siedziałem, jakieś filmy oglądałem, bo dwie osoby tylko wtedy w nocy były i jakiś gościu pijany wbił na live'a i pisał, że zajebiście był na imprezy, coś takiego. I o tym, że ostatnio jest dużo unboxingów, jak widzicie na moim kanale. I sobie nie myślcie, że Max, jesteś bogaty, kurde, się chwalisz tym, co masz. Jesteś rozpieszczony. Ja po prostu to kupuję, bo jest to w dobrej cenie. Ja to wszystko kupuję na zniżce. Ale ta kamera się wysunęła. Wszystko kupuję na zniżce, więc 15 euro, 20 euro. Niektóre kolekcjonerki tam do 100 zł w Polsce. I za to mnie ludzie podobno... Za to mnie podobno ludzie nie lubią, że ja niby unboxingi nagrywam. Tu się chwalę. Się niczym nie chwalę, po prostu robię unboxing tak jak każdy inny youtuber. Jeden robi więcej, jeden robi mniej, tak samo jak jest ten kanał kolekcjonerzy, którzy robią jedynie unboxingi edycji kolekcjonerskich. Jakoś ich ludzie nie hejtują, a ja taki, bo co mam 14, kurwa, bo mam 14 lat, to trzeba na mnie gadać, że ale nie. Jestem graczem tak jak każdy gracz i robię specjalnie te filmy. No ale mniejsza już z tym. Okej. Ej, widać mnie? Hello. No. Jakoś mnie widać. Ciężko tą kamerę wstawić, dlatego tak jest.
Zaraz się zwalę. Dobra. Ła, coś mi jeszcze w głowę wleciało. Leciak, nie dostanę. W ogóle widzę, że seria wam się spodobała z MTA San Andreas i Seria Szybkich Wściekłych. I będziemy dalej kontynuować tę serię. Sorki, że ostatnio nie było odcinków, ale właśnie był ten live, ja chciałem odpocząć trochę, dlatego nie było. Już wracamy z tą serią. I tak poza tym to jeszcze kilka nowych serii się pojawiło. Na przykład z Limbo się pojawiła seria. Nie wiem, jak chcecie, to mogę wam tego 24-godzinnego live'a wrzucić na YouTube'a. Jeżeli oczywiście chcecie, to sobie obejrzyjcie. Nie całe, ale możecie sobie tak o spojrzeć, co się działo, nie? Poprzewijać takie inne. W ogóle pozdrawiam wszystkie osoby, które były na tym live'ie. Bardzo im dziękuję za obecność. I najbardziej dziękuję dla Own Grey Gary. Gary Grey, coś takiego. Bo byłeś przez całego live'a. Równo 24 godziny. A to dlatego, bo mieszkasz w Australii, no ale u ciebie noc też była, nie? No właśnie, a ty dalej oglądałeś. Ale... dalej to może być. Ludzie się na mnie patrzą jak na jakiegoś chorego typa. No... ale tak to jest, jak się chce coś nagrać, a się jedzie na ten numer. Czekajcie. Może wam dom mój pokażę. Okej. Może sobie musicie, a umiesz Maxi jeździć bez rąk? Tak umiem. Jeździć bez rąk. Nie jest to nic trudnego dla mnie. Jakiś chłopak mi w ogóle śledzi. Ale co mnie zabić? Ostatni chłopczek. Jezu, Mario. To się rozwalało. Ej, widać mnie? Hello. Już jeżdżamy do mnie do domu. Więc teraz będziemy kończyć. I napiszcie mi, jaką chcecie jeszcze kolejną serię na moim kanale, którą będziecie naprawdę dobrze oglądać, więc napiszcie w komentarzu i będzie super. A ja od razu postaram wam się nagrać Own the Grey Gary. Okej. W ogóle miałem jechać jeszcze na popołudniową szkołę, ale jadę do Karlsruhe, więc nie mogę jechać do szkoły. A dla mnie to lepiej. Lecz tak tam nic tak w nie robimy. Ludzie się patrzą. Zresztą liście to będą mieli. Wygląda mój dom w ogóle. Teraz mogę wejść wziąć. Tak. Tutaj tak wygląda. Tylko duży całkiem. Wyniesiemy śmieci. Wyniesiecie ze mną. Te drzwi otwiera. Halo? Co za drzwi otwiera? Dobra, to o tym, co naprawdę chciałem wam w vlogu powiedzieć, powiedziałem. Wniosę śmieci i kończymy vloga. Myślę, że wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz.
I tak by to było na razie.